kosztowali, prawda? Proszę o losowanie dwóch karteczek. Dziękujemy bardzo. Kiedy zaproponuje Pan swój program dla mieszkańców, co zrobili już wszyscy Pana konkurenci? Proszę Państwa, prezentuję, bo chyba tak. Proszę Państwa, jest on bardzo obszerny. Jest to strategia rozwoju społeczno-gospodarczego miasta, bardzo gruby. Charakteryzuje się on przede wszystkim tym, że jest to program realizowany razem z mieszkańcami. Strategia była przez długi okres przygotowywana. Podczas pracy nad strategią wiele osób, mieszkańców, ponieważ to był proces bardzo otwarty. Informacje o tym były w mediach, przychodziły te osoby i starały się powiedzieć swoje oczekiwania i na tej podstawie była budowana ta strategia. Pan, mój tutaj kolega, siedzący po mojej lewej stronie, powiedział, co przez te 7 lat. Właśnie przez te 7 lat realizujemy tą strategię, którą trzymamy. Przez 12. Wcześniej też realizowaliśmy wiele działań dla miasta. Proszę Państwa, ponieważ ta strategia się w przyszłym roku kończy, jeszcze biorąc pod uwagę, że w tym roku są wybory, postarałem się, żeby do wszystkich wysłać, przekazać jakby taką ankietę, w której była prośba o poinformowanie nas, jakie są oczekiwania społeczeństwa. Z tego względu, że chcemy te wszystkie rzeczy ująć w kolejnym etapie czy przedłużeniu tej strategii. Po prostu, żeby ona była realizacją oczekiwań społecznych. Ponad 1000 ankiet wróciło. Z tych ankiet zrobiliśmy między innymi nasz program, ale oprócz tego służyło one szerszemu opracowaniu. Jak będzie kolejna rada wybrana, będziemy na tej podstawie przygotowywać dalsze działania strategiczne dla miasta. Z tego względu, żeby to były oczekiwania mieszkańców i żeby one się wpisywały w to, co nasi mieszkańcy chcą. Czas minął. Drugie pytanie jest, dlaczego w oświadczeniu opublikowanym 22 czerwca na stronie www.pejherowo.pl odnośnie ulicy Śmiechowskiej skłamał Pan, iż prace projektowe ulicy Leśnej nie zostały zakończone i dlatego nie można rozpocząć jej budowy, jak również skierował Panu będzie miasta konstruktywną propozycję dotyczącą budowy ulicy Śmiechowskiej. Są tutaj poruszone dwie kwestie. Ulica Śmiechowska i ulica Leśna. Ulica Leśna, wiem, że mieszka tam w pobliżu mój kontrkandydat, pan Maciej Łukowicz, więc na pewno jest to ważna ulica, tym bardziej, że ona prowadzi do uważam, że to jest ważna ulica. Więc mogę powiedzieć, że prace projektowe są na ukończeniu, z czego się bardzo cieszymy, bo jak wcześniej wspomniałem, musi być najpierw dokumentacja techniczna, żeby potem mogła być realizowana ulica. Pewnikiem, gdyby ten projekt czy dokumentacja techniczna była wcześniej, to ona by już była w trakcie realizacji. Niestety dopiero teraz kończą się prace projektowe, które będą podstawy do tego, żeby można było ją ująć w programach inwestycyjnych. Jeżeli chodzi o ulicę Śmiechowską, to ulica Śmiechowska ma swoją dokumentację zakończoną i ona została ujęta w programie przez nas przygotowanym do Schetynów. Niestety, jak Państwo czytaliście i wiecie, nie znalazła się ona wybrana.
Będziemy próbowali szukać innych rozwiązań, żeby dla ulicy Śmiechowskiej dostać to dofinansowanie, z tego względu, że to jest bardzo ważna ulica, choćby z tego względu, że jest tam szkoła. I są teraz generalnie możliwości zrealizowania tej ulicy, bo jak Państwo wiecie, przy wylocie jego od strony wniebowstąpienia stał budynek, który nie pozwalał zrobić bezpiecznego skrzyżowania. Dzisiaj sytuacja się zmieniła, w związku z tym są możliwości, żeby tam ją zrealizować w sposób bardzo bezpieczny, co jest zresztą bardzo ważne, szczególnie dla dzieci, które idą do szkoły. I będziemy szukać takich możliwości, żeby ta ulica została zrealizowana. Jeżeli mam jeszcze 10 sekund, to chcę sprezentować, bo mój to szanowny kolega sprezentował słoniki, ja natomiast chcę sprezentować Kalwarię Bejherowską, to jest fantastyczny albumik, ponieważ udało nam się w tej kadencji, co jest naszym sukcesem wszystkich, dzięki środkom unijnym ją zmodernizować. W związku z tym myślę, że ja przekażę. Proszę bardzo. Więc taki prezencik ode mnie. Dziękuję bardzo panu Piotrowi. I teraz jeszcze taki ostatni element. Prosimy o takie króciutkie podsumowanie debaty, ewentualnie zachęcenie mieszkańców do głosowania na każdego z Państwa. 2 minuty. Proszę, dwie teraz. Tak. Szanowni Państwo, zarządzanie miastem nie jest wcale prostą sprawą. Może to tak na pozór się wydaje, że każdy potrafi to wykonywać, natomiast po tylu latach przyznam szczerze, że to nie jest proste. Tym bardziej, że nie zawsze przepisy ułatwiają to zarządzanie, a jeszcze do tego trzeba znać mnóstwo innych elementów, szczególnie związanych z finansami, bo one, braki znajomości czasami stwarza duże problemy. Proszę pamiętać, że w przypadku podstawowego elementu samorządowego, jakim jest gmina, odpowiedzialność jednoosobową ponosi prezydent. To nie jest tak jak w starostwie, gdzie jest zarząd, odpowiedzialność kolegialna, czy w samorządzie wojewódzkim. W przypadku gminy odpowiedzialność jest jednoosobowa, a to się wiąże z tym, że trzeba znać się niestety, ale prawie że na wszystkim, bo odpowiada prezydent za wszystko. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz. Trzeba patrzeć perspektywicznie. W naszym przypadku cieszę się, że mamy więcej, mamy przygotowane wszystkie elementy, które dają szansę rozwojowi tego miasta. Dwóch dziedzin. Przede wszystkim bardzo dobrego życia tu w tym mieście, czyli stworzenia takich warunków poprzez oświatę, budowę dróg, rozwój kultury, rozwój boisk, rozwój dróg i innych elementów dające szansę dla młodzieży, jeżeli chodzi o sposób zajęć pozalekcyjnych, czy spędzania czasu, czy nawet kształcenia swoich umiejętności, o ofertę dla osób młodszych, czyli miejsca, gdzie matki z dziećmi mogą spędzać czas. Proszę zobaczyć, jak park wspaniale wygląda. On jest przede wszystkim z myślą o młodych rodzinie, ale i też dla osób starszych. W tym względzie też staramy się poszerzyć tą ofertę kulturalną, która też jest skierowana dla wszystkich. I myślę, że jeżeli popatrzymy na to kompleksowo i realizując systematycznie, nie opowiadając, ale realizując systematycznie, to jesteśmy naprawdę w stanie to miasto zmienić. Czas minął. Ja do miasta podchodzę z pasją i proszę to zauważyć. Ja sobie pozwolę wstać. Chciałbym bardzo, aby miasto wróciło w ręce Wejherowi. Chciałbym, żeby to oni decydowali o tym, jak ono wygląda, a władza służyła miastu, a nie nim władała. Marzy mi się, żeby to miasto było liderem pośród miast naszego regionu, żeby było więcej liderem pośród miast w Polsce. Chciałbym, marzy mi się, żeby to miasto było zarządzane z długofalową wizją. Żeby to miasto patrzyło w przyszłość w sposób strategiczny, a nie w sposób doraźny. Żeby patrzeć na dobro mieszkańca, a nie patrzeć na zgigantomanię, na swoje pomniki. Chciałbym bardzo, żeby to miasto
rozwijało się zgodnie z zasadami ekonomii, że najpierw trzeba zainwestować w to, co przynosi nam największe korzyści. To, co przynosi nam wydana złotówka 2 zł, a dopiero potem, żebyśmy stawiali pomniki. Chciałbym, aby to miasto było miastem przyjaznym przede wszystkim dla mieszkańców. Chcę, żeby ono było w rękach mieszkańców. I wydaje mi się, że takie marzenie to jest marzenie wszystkich Wejherowców. I wydaje mi się, wierzę w to gorąco, że możemy zrobić dużo więcej. Że możemy nie mieć jednego z najniższych dochodów na głowę mieszkańca, tylko jedno z najwyższych dochodów na mieszkańca. A możemy to zrobić tylko w jeden sposób. Razem. Razem dla Wejherowa. Dziękuję bardzo. Wstać czy usiąść, w każdym razie jeszcze dla Państwa. Ja powiem, proszę Państwa, krótko i tematycznie. Nam w mieście po prostu potrzeba spokoju. Potrzeba nam normalności prezydenta, który nie będzie dzielił, ale będzie łączył. Który będzie miał autorytet wśród radnych, który będzie umiał przekonać do swoich wizji, ale wizji realnych. Nie możemy tworzyć matrixów lub też innych rzeczy. Musimy realnie stąpać na ziemi. Uważam, proszę Państwa, że te problemy, które zostały tutaj poruszone, to są naprawdę małe problemy. Problemy takie, z którymi my sobie możemy poradzić. Tunel, stadion, Centrum Kultury. No, proszę Państwa, nie oszukujmy się. To nie są wielkie problemy, to nie są wyzwania. Wyzwaniem jest to, żeby stworzyć z tego miasta miasto, które się będzie w perspektywie następnych 4-8 lat faktycznie sukcesywnie z roku do roku rozwijało. To jest najważniejsze. I taka jest rola prezydenta, który w tych wyborach zasiądzie na fotelu dzięki Państwa głosu. Ja uważam, że nie jestem wcale gorszym kandydatem w mojej przyjaciół. Wszyscy wręczali podarunki, takie materialne. A ja chcę coś więcej. Ja chcę podarunek bardziej niematerialny, duchowy. Chcę, żebyśmy podpisali wspólnie kartę Fair Play. I myślę, że to możemy podarować właśnie tym kierowcom.